Witajcie, foldermaniacy. Dzisiaj Fox Baby Gore. Zaczynamy. Pełna nazwa tego noża to Fox FX608 Baby Gore i jest to pomniejszona wersja modelu Core, który swego czasu miałem u siebie. Numerki jak zwykle na początek. Długość całkowita tego noża to 145 mm. Głownia ma 60 mm długości, 3 mm grubości, a prezentowana w tej chwili wersja waży 80 gramów. Dlaczego wspominam o tej wersji? No bo w sklepie Kapuga.pl możecie kupić ten nóż w różnych wersjach. Jest wersja z okładkami z mikarty, jest też wersja z okładkami tytanowymi i ta właśnie waży 110 gramów. Co ciekawe, w przypadku wersji tytanowej nie zdecydowano się na zmiany konstrukcyjne, tak bym to określił, w blokadzie. Podobnie jak ten egzemplarz, tytanowa wersja też posiada liner lock, a nie, jak to najczęściej bywa, frame lock. Czyli o blokadzie już powiedziałem. Tak, mamy tutaj liner locka. Głownia to chyba drop point, tak bym to określił. Ładne satynowanie pionowe. Głownia wykonana jest ze stali M390, więc stali jak najbardziej premium, a wprawne oko na pewno zauważa, że za projekt odpowiada pan Jasper Voxness. No, pan sporo projektuje dla Foxa, ale nie tylko, bo współpracuje też z Bokerem, z Spyderco, w związku z czym ten knife maker jest dość mocno, i designer, jest dość mocno rozpoznawany. Okładki to, tak jak wspomniałem, albo nie, bo już nie pamiętam, w tym przypadku to włókno węglowe na stalowych linersach odchudzanych, a głownia pracuje na łożyskach ceramicznych. Nóż jest fliperem. Otwieramy go fliperkiem, ale mamy tutaj otwór w głownie, w związku z czym możemy otworzyć go też kciukiem na przykład. Bardzo ładnie wykonane i spasowane elementy. Bardzo podoba mi się drobny detal, a mianowicie, mimo że głownia jest satynowana, to od tej strony fliper i to podcięcie na palec są wypolerowane na wysoki połysk, co dodaje temu nożowi uroku, zwłaszcza kiedy ogląda się go pod różnymi kątami. Klips to lubiany druciak. Lubiany przeze mnie i pewnie nie tylko przeze mnie, bo bardzo fajnie tego rodzaju klipsy sprawują się. Klips możecie przełożyć na drugą stronę. Do tego służą właśnie te wycięcia w drugiej okładce, bo druciak chowa nam się jakby w tym miejscu i skręcany jest jedną ze śrubek rękojeści. Backspacer także wykonany z włókna węglowego, sięgający aż do samej krawędzi styku, miejsca, gdzie chowa nam się głownia. Cena. W zależności od wersji, którą będziecie chcieli sobie wybrać, to ten nóż kosztuje od 698 zł do 938 zł za wersję tytanową. Najtańsza jest ta wersja mikartowa. Wersja z włókna węglowego kosztuje 768 zł w sklepie, a foldermaniacy posiadają rabat grupowy, w związku z czym no, już te 10% z ceny urywają. Tyle na temat Fox Baby Core. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.